Twórcy dwóch superprodukcji na PlayStation 3 połączyli swoje siły w pracę nad LittleBigPlanet Karting, który zobaczymy już w listopadzie tego roku. Zarówno Media Molecule, jak i United Front Games mają na swoim koncie naprawdę imponujące produkcje. Pierwsi uszczęśliwili nas serią LittleBigPlanet z Sackboyem w roli głównej, który stał się już prawdziwą ikoną PlayStation. Drudzy zaoferowali graczom trochę mniej znaną produkcję. Mod Nation Racers to właśnie dzięki doświadczeniu tego studia w grach wyścigowych możemy spodziewać się naprawdę dobrej produkcji. LittleBigPlanet Karting zaprezentuje graczom trójwymiarowy świat, którym poruszać będziemy się bez większych ograniczeń. Wiele elementów najnowszej produkcji z Sackboyem w tle znana będzie już graczom poprzedniej wersji gry. Do tego twórcy postanowili dostarczyć całkowicie nowy zestaw narzędzi, pozwalających na tworzenie własnych tras. Dodatkowo, poza tradycyjnymi wyścigami, dla graczy zaoferowano tryb bitwy na torach, oraz możliwość dowolnej modyfikacji reguł i zasad zabawy. Połączenie tych wszystkich elementów pozwoli graczom tworzyć ogromne ilości niepowtarzalnych tras. Gra została już zaprezentowana graczom PlayStation Plus, którzy uczestniczyli w zamkniętych beta testach tej produkcji. Właśnie podczas tych testów mogliśmy zobaczyć o wiele więcej. Na początku rozgrywki warto zapoznać się z krótkim, lecz bardzo przydatnym samouczkiem, który pokaże nam wszystkie najważniejsze elementy mechaniki zabawy. A ta nie należy do najbardziej skomplikowanych, ale trzeba wiedzieć, co robić, aby przejść wszystkich kierowców, zbierać bonusy, a przede wszystkim nie dać się zniszczyć. Cały krótki poradnik ogląda się bardzo ciekawie. Lektor świetnie wszystko wyjaśnia, informując szybko na temat, na czym polega rozgrywka, a do tego pozwala graczom przetestować nowe umiejętności w trakcie trwania samouczka. Poza tradycyjnymi wyścigami, twórcy zaprezentują nam także cały arsenał broni, które pozwolą nam likwidować przeciwników, zanim ci zdążą nas wyprzedzić. Wystrzelony przez nas pocisk potrafi bez przerwy odbijać się od kolejnych elementów otoczenia, aż trafi na jego kart przeciwnika. Do ataku otrzymamy także prąd, z którego korzystać będziemy podczas nagłego zbliżenia się do przeciwnika, by ten opuścił tor na krótką chwilę. Atak to jednak nie wszystko, a obrona także należy do najłatwiejszych. By odpierać ataki przeciwników, gracze będą musieli odwrócić swój pojazd i rozpocząć ostrzał przeciwnika. Podczas wyścigu towarzyszyć nam będzie tradycyjny już dopalacz, który pozwoli nam znacznie zwiększyć swoją prędkość na dłuższą chwilę, by awansować na kolejne pozycje. Natomiast liderom wyścigu pozwoli jeszcze bardziej powiększyć przewagę nad resztą stawki. Podczas testów gracze wypróbować mogli także dodatkowy tryb wyścigu, który siadaliśmy za kierownicą autek zdalnie sterowanych. Ponadto swoją zręczność sprawdzić mogliśmy także w bonusowej konkurencji, która polegała na unikaniu ataków wielkiego przeciwnika i bezpiecznym przewiezieniu jajek z jednego miejsca na drugie. Na pierwszy rzut oka wydaje się śmieszne, ale w praktyce daje naprawdę dużo, dużo frajdy. Miejmy nadzieję, że pełna wersja gry urozmaicona zostanie znacznie większą ilością takich bonusowych poziomów. Znający LittleBigPlanet 2 z pewnością nie będą mieli też problemu z menu gry. Podobnie jeśli chodzi o interfejs, w którym wybieramy zawodnika występującego w wielu rozmaitych konkurencjach. Dodatkowo poza Sackboyem wybierać będziemy musieli także nasz pojazd spośród m.in. Monster Trucka, czołgu, nawet samochodu ze świńskim rejkiem. Co ważne, je także możemy modyfikować. Nie jest to oczywiście tuning, jaki znamy z innych gier wyścigowych, ale przecież nie o to tutaj chodzi. Do dyspozycji otrzymamy opcję wymiany fotela, kierownicy, koła, a nawet dźwięku silnika i klaksonu. Przy okazji warto ponownie wspomnieć o edytorze tras, który prezentuje się naprawdę dobrze. Przy jego wykorzystaniu gracze ponownie otrzymają możliwość tworzenia wszystkiego, co im się podoba, aby następnie podzielić się tym w dziale community. Od zawsze głównym założeniem gier sygnowanych nazwą LittleBigPlanet było bawienie wszystkich. Właśnie dlatego twórcy postanowili stworzyć dwa tryby trudności. Pierwszy tryb casual daje nam 100% pewność wygranej. Tutaj wygrywają naprawdę wszyscy, nawet 5-latek ma spore trudności z opuszczeniem pierwszego miejsca. Z kolei na normalnym trybie gry sztuczna inteligencja staje się już większym przeciwnikiem na gracza, mimo że ona także nie stanowi większego wyzwania, przynajmniej tak wydawało się podczas testów. Warto wspomnieć także, że przed każdym wyścigiem gra spyta nas, czy chcemy ścigać się ze sztuczną inteligencją, czy może z innym graczem.
Bardzo polecam tę drugą opcję, głównie ze względu na kreatywność innych graczy, przez co nawet przegrana daje dużą frajdę podczas oglądania fascynujących pojazdów i skinów innych. Zastrzeżenia można mieć tylko do jednego elementu tej całej niesamowicie przyjaznej graczy produkcji. Podczas widowiskowych i bardzo rozmaiconych wyścigów wcale nie czuć prędkości. Kierowany przez nas pojazd porusza się zdecydowanie za wolno, przez co gracze mają bardzo dużo czasu, by przyjrzeć się otoczeniu oraz wyszukiwać na mapie rozrzucone tu i ówdzie bonusy oraz power-upy. Jest to jedyny minus, jaki zauważyłem podczas kilkugodzinnego testowania gry i mam nadzieję, że w finalnej wersji nie otrzymamy przykrej niespodzianki od twórców. Little Big Planet Karting z pewnością pokochają wszyscy fani Little Big Planet 2. Podobno zarazem dotyczy się także graczy, którym nie spodobała się wizja Sackboya, ponieważ mimo iż obie wymienione produkcje prezentują zupełnie inny gatunek, to są do siebie bardzo podobne pod względem mechaniki działania i ogólnej wizji artystycznej. Bez względu na to, już na pierwszy rzut oka widać, że United Front Games po raz kolejny udowadnia, że nie ma sobie mocnych, jeżeli chodzi o bardzo, bardzo wciągające gry. Już teraz zastanawiam się nad kupnem własnej konsoli, właśnie ze względu na serię Little Big Planet.